Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i przychodzę do Was z kolejną kubką przeczytanych książek. Dzisiaj wybrałam książki napisane przez moich znajomych oraz też książki, których czytanie sprawiło mi sporą przyjemność. Pierwsza z nich to książka, którą dostałam z dedykacją. Dostałam ją osobiście podczas naszego spotkania w czasie wakacji od Agi Szczepańskiej, a książka ma tytuł Miłość na wybojach. Jest to bardzo fajna, nie tylko wakacyjna lektura, lektura na zły humor, na poprawienie samopoczucia. Opowiada o dwóch kuzynkach, które już są po 30. Jedna z nich właśnie rozstała się z facetem. Cały czas do tej pory była kurą domową, ponieważ to on przynosił pieniądze do domu. Druga to niespełniona pani nauczycielka od muzyki. One spotykają się po długim czasie na pogrzebie ukochanego dziadka. I jako, że obie znajdują się na zakręcie swojego życia, postanawiają coś zrobić wspólnie. I za namową jeszcze kuzyna umawiają się, że w czasie wakacji wyruszą na trasę koncertową. Ten kuzyn ogarnia im miejsca, gdzie będą grały i śpiewały, ponieważ jedna z nich śpiewa, druga jest panią od muzyki, czyli gra na instrumentach i komponuje. No i dziewczyny mają jechać, śpiewać w domach wczasowych, w jakichś tam sanatoriach, w miejscach niezbyt eksponowanych, ale przecież nie liczą na sławę ani na wielkie pieniądze, po prostu chcą się trochę rozerwać i coś zmienić w swoim życiu. Sprawę jednak komplikuje to, że dziadek przed śmiercią zapisał cały spadek, cały dom, w którym ta rodzina spędzała wspólne chwile, swojej młodej żonie. Cała rodzina jest trochę zniesmaczona tym postępowaniem dziadka, a najbardziej ta wnuczka, która śpiewa, ponieważ dziadek przed śmiercią, już nawet kiedy była dzieckiem, obiecał jej, że dostanie taką piękną ceramiczną sowę i jeszcze przed wyjazdem w trasę dziewczyna zakrada się wieczorem do willi, żeby tę sowę ukraść. Okazuje się, że w sowie znajdują się zapiski dziadka. Znajduje się jakiś tajny notes. I później ten tajny notes staje się przyczyną wielu problemów, które na trasie spotykają te dziewczyny. Powiem Wam, że trup się tutaj ściele dość gęsto, ale generalnie jest zabawnie, miło i przyjemnie. Polecam Wam tę książkę na rozproszenie smutków. Naprawdę fajna. Druga książka znajomego, a tak naprawdę to męża mojej blogowej koleżanki Olgi, Macieja Brzezińskiego, to książka Znak Czarnego Orła. Tę książkę też dostałam z dedykacją, za co bardzo dziękuję. I jej lektura również sprawiła mi dużo przyjemności. Akcja tej powieści dzieje się w Poznaniu, ale w wieku XVI. Głównym bohaterem tej książki jest Rafał Kotwicz, który jest instygatorem starościańskim. Ta funkcja to jest taka funkcja urzędnicza. Instygator miał za zadanie ścigać osoby podejrzane, przeprowadzać je przed oblicze sądu, a także jego rola także sprowadzała się do tego, że był takim dozorcą sądowym. I ten Rafał Kotwicz bada dziwne wypadki, bada śmierć jednego z mieszczań poznańskich, który zostaje zamordowany z zimną krwią i okradziony podczas powrotu z knajpy do domu. Wpada na trop dziwnego stowarzyszenia, które nazywa się Znak Czarnego Orła, ale tak naprawdę niewiele o nim wie. Generalnie cała akcja tej książki rozgrywa się w Poznaniu i w okolicach, a Poznań w tamtych czasach, w wieku XVI, był miejscem trochę nietypowym, jeżeli porównamy go z resztą Polski, ponieważ w Poznaniu na przykład osiedlali się protestanci, którzy mieli swoje miejsca, gdzie mogli wyznawać swoją wiarę. Jednocześnie swoją szkołę założyli jezuici, którzy na celu mieli nawracanie tych heretyków pogańskich. Jednocześnie gdzieś tam w okolicach mieszkali bracia czescy. Także była to taka trochę mieszanka wybuchowa. I cała sprawa tak naprawdę dzieje się tuż przed przyjazdem Henryka Walezego do Poznania. Henryk Walezy, pierwszy elekcyjny król Polski, zmierzał z Francji do Krakowa, gdzie miał poślubić Annę Jagiellonkę, no i jego trasa wiodła przez Poznań. Zatem wszyscy, i kler, i władze miejskie, bardzo
stawiają na to, żeby zachować w mieście porządek i spokój, żeby nic złego się nie wydarzyło, kiedy ta cała procesja, w której jedzie przyszły król, dotarła bezpiecznie do celu. Także powiem wam, że bardzo fajna jest to książka, taka trochę szpiegowska, trochę awanturnicza, sporo w niej humoru, sporo w niej wątków, które odnajdziemy także w innych książkach. I od razu tutaj płynnie chciałabym przejść do kolejnej książki, którą czytałam albo tuż przed Znakiem Czarnego Orła, albo tuż po. Zupełnie przypadkowo sięgnęłam po biografię Kopernika, która została napisana przez Wojciecha Orlińskiego. Tutaj gdzieś wam się prawdopodobnie wyświetli zdjęcie okładki, ponieważ tej książki nie mam fizycznie w domu. I ta biografia Kopernika zainteresowała mnie z tego powodu, że niedawno byłam na fajnej wystawie w Centrum Kultury Zamek, która właśnie opowiada o kosmosie. No i tam między innymi wśród różnych książek wyeksponowanych na wystawie leżała to biografia, co przypomniało mi, że miałam przeczytać. Także od razu po powrocie z wystawy zabrałam się za słuchanie biografii Kopernika. I powiem wam szczerze, że liczyłam na to, że o Koperniku wiadomo coś więcej. Zresztą Kopernik był patronem mojej szkoły podstawowej, więc coś już tam o nim wiedziałam, bo wiadomo, w dzieciństwie wbijali mi do głowy pewne fakty z jego życiorysu. Okazuje się natomiast, że Orliński, chociaż szukał bardzo intensywnie, nie znalazł zbyt wielu wiadomości na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika. To, co o nim wiadomo, to to, co wynika z zapisków oficjalnych, ponieważ on sprawował różne funkcje kościelne oraz funkcje w Radzie Miejskiej i w związku z tym podpisywał różne dokumenty i wyjeżdżał w różne delegacje, gdzie zostawały ślady. Natomiast o samej działalności astronomicznej, o jego odkryciach wiadomo tak naprawdę bardzo mało. Ale co było bardzo dla mnie ciekawe, to fakt, że tutaj Brzeziński pisze, iż w Poznaniu równocześnie działali i protestanci, i jezuici, i bracia czescy się pojawiali i generalnie nie dochodziło na tym tle do żadnych zamieszek. Natomiast na Warmii, gdzie mieszkał Kopernik, pojawienie się jakichkolwiek heretyków, udzielenie im schronienia groziło ludziom wyznania katolickiego banicją, a być może nawet śmiercią. Dlatego cała ta sprawa związana z wydaniem o obrotach ciał niebieskich, które zostały przygotowane do druku przez eretyka z Austrii, który był protestantem, który przyjechał do Warmii, aby razem z Kopernikiem spisać jego odkrycia, są bardzo dziwne i otoczone tajemnicą. Więc warto przeczytać biografię Kopernika, ale nie nastawiajcie się, że dowiecie się o nim bardzo dużo. Raczej dowiecie się o czasach, w których mieszkał, w których żył, oraz o Warmii i polityce ogólnokrajowej i warmińskiej w stosunku do całego kraju. Także to jest taka książka, która bardziej przedstawia czasy i miejsce, a mniej samą postać człowieka, który w tamtych czasach dokonał przełomowego odkrycia. Także polecam, ale tak wiecie, 3 gwiazdki na 5, bo jednak do końca nie sprostała ta biografia moim oczekiwaniom. Chociaż oczywiście nie jest to wina samego biografa, ponieważ pisał o tym, co znalazł, nie wymyślał faktów, aby mnie zadowolić. Kolejna książka już nie jest książką osoby, która jest mi znana, aczkolwiek seria z podkomisarzem Robertem Lwem bardzo przypadła mi do gustu. Tę książkę napisała polska autorka pod pseudonimem M.M. Per, a książka nazywa się Wicierz i jest czwartą częścią cyklu właśnie z tym Robertem Lwem, który jest warszawskim policjantem. W tej części Robert Lew zostaje wysłany nad morze do małej miejscowości właśnie o nazwie Wicierz, gdzie ma przeprowadzić śledztwo w sprawie śmierci matki jednego z czołowych polityków. W zasadzie jego rola tak naprawdę ma się sprowadzić do tego, żeby zadbać o to, żeby policja lokalna jakoś sobie poradziła z tym śledztwem i nie narobiła jakichś głupot, które odbiją się wizerunkowo na policji.
Ale okazuje się, że ta sprawa, gdy zaczyna w niej kopać, jest bardzo ciekawa. Szybko dowiaduje się, że ta zabita starsza pani nie była pierwszą ofiarą śmiertelną w okolicy, że już wcześniej ginęły kobiety i zostawały znalezione, zabite, zamordowane, aczkolwiek miejscowa policja nie do końca umiała sobie z tym poradzić i szybko zamykała te sprawy jako nierozwiązane. Zatem, gdy zaczyna kopać, dokopuje się do coraz większych brudów i do coraz większych sensacji. Czytajcie, Wiciarz, to jest bardzo, bardzo fajna książka. Ogromnie mi się podobała. Mam już w domu 3 pierwsze części i myślę, że majóweczka to będzie doskonały czas, żeby nadrobić poprzednie przygody i poprzednie śledztwa Roberta Lwa. A wy zaczynajcie od której strony chcecie, ale czytajcie M.M. Per. Następna książka to już nie kryminał, to już nie zagadka. To powieść obyczajowa pod tytułem Andromeda, dobrze mi znanej pisarki Teresy Boman. To jest szwedzka pisarka, która bardzo dużo pisze o kobietach. Tak naprawdę w jej powieściach kobiety odgrywają główne role i bardzo fajnie ona wnika w umysł kobiet, przedstawiając te postaci wielowymiarowo. Tytułowa Andromeda to nazwa serii wydawniczej, w której ukazują się w Szwecji ważne, nagradzane książki. W tym wydawnictwie, w którym wydają Andromedę, pracuje nasza bohaterka, która opowiada połowę tej historii ze swojego punktu widzenia. Ona jest dość młodą pracownicą wydawnictwa, ale jest tak naprawdę pierwszą po głównym redaktorze. Ona wkradła się w jego łaski swoim profesjonalizmem, swoim podejściem do literatury, swoją postawą, tym, że jest rzetelna, pracowita. I oprócz takiej relacji czysto zawodowej zaczęła im łączyć także przyjaźń. Raz w tygodniu wychodzą sobie razem na kolację, podczas której rozmawiają przede wszystkim o literaturze, ale też o życiu. I ta kobieta wyobraża sobie, że kiedy ten mężczyzna odejdzie na emeryturę, przekaże jej prowadzenie tej wybitnej serii, że ona awansuje w wydawnictwie, a jednocześnie wyobraża sobie, że jest dla niego kimś więcej niż tylko przyjaciółką z pracy, niż tylko współpracownicą. Snuje różne fantazje na jego temat. Druga część tej książki opowiada o tej relacji z punktu widzenia tego mężczyzny. Także możemy sobie porównać obie perspektywy. Co nam się z tego wyłania? Wyłania nam się to, że ludzie tak naprawdę nie są w stanie się w 100% poznać, zrozumieć, nie są w stanie myśleć w ten sam sposób. W inny sposób interpretują te same wydarzenia, przywiązują wagę do innych rzeczy, snują wyobrażenia w zupełnie inny sposób. Ta książka nie jest może jakaś wstrząsająco odkrywcza, a jednocześnie subtelnie, tak czule, bardzo przyjaźnie dla czytelnika przekazuje nam różne ważne prawdy o życiu. Prawdy, które jedni z nas mają bardziej uświadomione za sprawą swoich doświadczeń życiowych, inni jeszcze być może dopiero się z nimi zderzą. Także czytajcie Andromedę, czytajcie też pozostałe książki Teresy Boman. Najbardziej podobała mi się ta o tytule Utonęła, ale wszystkie pozostałe też są niezłe, a Andromeda u mnie plasuje się tak na drugim miejscu książek tej autorki. Na koniec zostawiłam jeszcze książkę dla dzieci. Jak zwykle w filmach moich pojawiają się książki dla dzieci lub dla młodzieży, więc dzisiaj nie mogło być inaczej. Przygotowałam dzisiaj książkę Megumi i Wasy, Pozdrowienia z Uchadkowej Wyspy. Uchadkową Wyspę już pewnie znacie, ponieważ już o niej wcześniej mówiłam. Natomiast w tej części mamy przygody foki. Jeżeli dobrze pamiętacie, to foka była listonoszką i teraz foka ma małego foczka, którego przyucza do zawodu. Mały foczek pływa z nią od wyspy do wyspy, od
z przylądka do przylądka i dostarcza pocztę. Uczy się na listonosza. Aż pewnego dnia Foczek dostaje misję. Tym razem musi dostarczyć pocztę sam. To jest oczywiście, jak zawsze, książka o przyjaźni, bardzo sympatyczna, bardzo taka wzruszająca opowieść o przyjaźni, o wspólnym wspieraniu się, o tym, że warto dążyć do swoich celów. Jeżeli nie znacie jeszcze książek Megumi i Wasy, to koniecznie musicie to nadrobić. Na pewno nie pożałujecie. Zobaczcie jeszcze ilustracje. Ilustracji w tej książce jest sporo, tekstu nie ma aż tak bardzo dużo, więc myślę, że książka spokojnie nada się dla dzieci w pierwszych, drugich, trzecich klasach szkoły podstawowej. No i oczywiście dla ich rodziców. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do lektury, że być może sięgniecie po którąś z tych książek i powiedzcie mi, co zamierzacie czytać w ten bardzo długi majowy weekend. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Już dwa razy się pomyliłam, żegnając się z Wami. Najpierw chciałam powiedzieć, że słonecznie, ale rzeczywiście życzę Wam mnóstwo słońca, dużo pogody i czasu na świetne lektury. Do zobaczenia za tydzień. Pa, 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 pa.